intensywny wysiłek emocjonalny, ale krótszy, a ja mam może łagodniejszy, ale rozłożony na okres przedprodukcyjny, na zdjęcia i na postprodukcję, także ciężko się pozbierać i mam na przykład takie przemyślenia, że chciałem zrobić film, chcę zrobić film o Wołyniu, o Banda Hupa, o akcji Wisła i ciężko się po prostu mi teraz zdecydować, jak już to zagłębiłem tak na poważnie. Czy ja po prostu mam zdrowie, żeby 5 lat, 4, nie wiem, mnie to pewnie kosztowało, wejść w taką historię i kim byłbym później dla mojej rodziny na przykład. Że to jest po prostu, no jednak wysiłek, nie? Ja, jak mnie ktoś zapytał, a co pan robił w tamtym roku? Ja mówię, no ja robiłem w tamtym roku serial dla TVN-u, jakiś kabareton, potem jeszcze jakiś serial robiłem i właśnie nic więcej nie robiłem. I dopiero potem sobie zdałem sprawę z tego, że przecież ja robiłem, grałem w Róży u pana Smarzowskiego. Ale ja w ogóle nie pamiętałem, może w ogóle to za dużo powiedziałem, ale niewiele jakichś sytuacji z pracy. Ja pamiętam, że byłem na rybach z Agatą Kuleszą. Pamiętam, jak śpiewał i tańczył w hotelu Marcin Dorociński. Pamiętam las i grzyby. Nie dlatego, że moja pamięć jest selektywna z powodu na przykład tego, że się napiłem. Nie pamiętam czegoś takiego jak praca na planie, niczego drastycznego. Ale myślę sobie, że to wynika z tego, z tej przyczyny, że przez ileś tam niebycia w ogóle tam jakoś tak wrosłem w tę chałupę stodołę, nawet paloną. A to tak się dzieje jakoś, jak się pracuje z Wojtkiem. Że może dlatego, że ja nie muszę nosić w sobie stale tego ciężaru, bo ja przychodzę do pracy, zakładam kostium, umiem tyle, o ile tekst na pamięć, a on mi mówi, co ja mam robić. W związku z tym mnie odciąża. Ja to robię i idę do domu, czy do hotelu Bromada w Olsztynie. Czyli aktorowi jest łatwiej, nie musi odchorować takiego życia? Ale zdecydowanie jest łatwiej, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, tak jak ostatnio w pracy u Wojtka, że po prostu pewnego dnia obudziłem się i byłem przerażony, że przecież jak to się stało, że ja się wczoraj wódki napiłem, że ja wódki piję. Okazało się, że ta cała atmosfera na planie, to co tam miałem robić u niego, składało mi się w taki ciężar, że się odezwał rano. No. I to potem, że nie, no przecież to. Także tak się zdarza. Tak się zdarza. Ale ja żadnych innych zmartwień u niego w pracy nie ma. Na zdjęciach na przykład. Robiłem wesele i Arek Jakubik przyjeżdżał z wakacji, żeby zagrać notariusza. Drodzy Państwo, pierwszy dzień do kosza. To w ogóle, jak ktoś przyjeżdża z wakacji i wchodzi w film, nie jest gotowy. Znaczy, drugiego dnia już było fajnie, ja tego Arka kocham i tak dalej, to jest inna sprawa. Natomiast tak naprawdę, żeby być, żeby się nie ruszać, nie myśleć o tym, co się dzieje tam w domu, gdzieś w Warszawie, czy gdziekolwiek, tylko siedzieć na tych Mazurach w tym domu, to się przekłada na pewien stopień skupienia, który potem się przekłada na efekt. Tak to wygląda. Myślę, że ta grupa głównych aktorów naprawdę zagra wybitne swoje role. Już nie mówię o panu Jacku Braciaku, o pani Agacie czy o panu Dorocińskim, ale proszę zobaczyć także na te mniejsze role, jak one są subtelnie zakreślone, jak dobrze zagrane, prawda? Więc ta grupa aktorów Wojtka Smarzowskiego się rozszerza, jak Państwo zauważyli, bo on ma swoją grupę aktorów. Tutaj zaprosił kolejną parę znakomitych aktorów, ale jak wiem, oni przechodzili casting, tak? To nie było tak, że ten i ten tutaj no propozycje. Ale ten casting nie polega na tym, żeby zobaczyć, czy oni by pragną zagrać. Nie o to chodzi, tylko jak razem po prostu no, w kontekście innych postaci funkcjonują. Tylko o to chodzi. Wiecie co, to jest fajne na przykład, że ja nie muszę pytać Marcina czy Jacka trzeciego czy tam dziesiątego dnia zdjęć. Nie muszę im mówić, co zrobiłaby postać, bo one wiedzą lepiej. Ponieważ w jakimś czasie one stają się tymi postaciami, pewnie od razu. I to ja się o tym mogę uczyć. I to jest fajne, że się na początku nagadujemy na jakiś kierunek.
coś mi przebić drogę. To się samo dzieje. Ja bo mam takich bystrzaków, no. Galendzi to jest okej, no i jacy. Frau Kwiatkowski i jej córka będą deportowane do Niemiec. Umie pan to robić? A gdzie to? Pan jest moim pierwszym klientem. A, bo wszystko się ułoży. Będziemy sobie pomagać. Ty ruski, ja ruski, on ruski. Ty ruski, ja ruski. Korowa ruska. On germanic. Masz go? Przecież to ruski bandyta. To nie jest dobra sytuacja, kiedy... aktor sam wie, co ma robić. Nie wie. Nie powinien wiedzieć, bo to rodzi często złe rzeczy. To może się kończyć jakąś szarżą aktorską. To może się skończyć takim niedobrym nadmiarem. To może się skończyć czymś takim, taką ilustracją, czyli czymś takim, że widz widzi, co ja gram. No to nie jest dobrze. No, trzeba zostawić widzowi miejsce. Niech on sobie wyobraża, co tam jest. Także aktor nie może być reżyserem siebie. I znam relacje największych aktorów, z którymi byłem na przykład w teatrze, kiedy oni pijani po bankiecie płakali w kącie i mówili: kurwa, dlaczego mi nic nie mówił, tylko mówił: jest pan wielki, kurwa. A potem ja wbijam bagnet w podłogę, kurwa, z płyty pilśniowej, która udaje marmur, i nikt mi na to uwagi nie zwraca. To nie jest tak. Chodzi o to, jakie uwagi nas uruchamiają, a prostota i oszczędność jest zawsze w cenie. Ja nie lubię, nie potrzebuję rozmów analitycznych, które dociekają genezy mojej babki i co postać wnosi. No nie, może plecak wnosi. Ja potrzebuję prostych uwag. Głośniej, ciszej, dalej, bliżej. Albo wyobraź sobie, że tutaj leży nie obca dziewczynka, która przed chwilą miała wypadek, tylko twój synek, z którym nie masz kontaktu, bo się rozwiodłeś. To są bardzo proste uwagi, one działają na wyobraźnię. No i taki u niego dostaje, no przepraszam, u Wojtka dostaje. I to mi w zupełności wystarczy. Także to nie jest tak, że my wiemy, coś tam wiemy, ale trzeba nami pokierować, albo przynajmniej trzeba powiedzieć. Pamiętam taką sytuację kompletnie nieistotną, kiedy obrażony Władek wychodzi z domu Tadeusza, bo się pokłócił, bierze swoją żonę i pisklęta i wychodzą. Jeszcze sekundę trzeba było poczekać przed domem. Jak zrobiliśmy dubla i przed drugim dublem Wojtek mówi do mnie: ale będziesz szurał nogą? Ja mówię: tak, będę szurał nogą. Dlaczego szurałem nogą? A bo pamiętam dziadka. Pamiętam ludzi, którzy czekają, robią zupełnie absurdalne rzeczy, tak jak dzisiaj rozmawiałem przez komórkę i depczą kwietniki na przykład. Rozmawiałem i depczą kwietnik. No przecież to jest absurd, prawda? Dlaczego to robię? A dlaczego człowiek czeka i szura nogą? A bo szura nogą. I to jest jakiś taki drobiazg, który jest nieistotny, ale on tworzy jakieś takie życie, tworzy taką przypadkowość, która mnie samego na przykład w kinie interesuje. To jak Jacek biegnie, nie? W jakiej on biegnie? Można biec po prostu sportowo, można biec tak, a on biegnie jak samolot skulony, bo strzelając. Ustawił sytuację grozy, przemykając do drzewa. I to są takie rzeczy, to nie musimy sobie tam o tym mówić, tylko to są takie drobiazgi. Ja mu tego nie powiedziałem, on to zrobił. Boga się nie boisz. To jest strzelał z karabinu snajperskiego. Ja nic nie wiem, sąsiadom się dom spali. Tu będą naboje. Tak przeładowujesz? Tak strzelasz. U mnie nigdy nie jest gotowy tekst Mariusza do końca, to po pierwsze. Jeżeli to jest mój tekst, to ja mam taki swój zespół filmowy. To jest ktoś, kto jest inżynierem, psychologiem i tak dalej. Oni analizują te przed zdjęciami jeszcze, zadają swoje uwagi. Ktoś, kto ma umysł ścisły, myśli konstrukcyjnie, ktoś to po prostu zbieram. Sam też stworzyłem zespół filmowy z ludzi przypadkowych, niezwiązanych z filmem. Ale też mam kilku, filmowców, którzy również dodają coś dramaturgicznego.
7-10 osób. I to jest zawsze taki etap. Takie spotkanie grupy, tak? Nie, bo tu ja wysyłam im to maila, oni mi to odbijają. To jest na długo przed zdjęcia, przed wejściem w okres przedprodukcyjny. Potem przychodzą aktorzy, którzy to wszystko wywracają. To jest dla mnie niesamowity proces, że piszę scenariusz. Myślę, że on jest super przemyślany. Wypuszczam go. Potem się okazuje, że jednak nie do końca. Na początku strasznie z tego powodu cierpiałem, ale potem zrozumiałem, że to jest proces. Potem już mam super przemyślane, daję aktorom. Wszystko wywracają. Okazuje się, że połowę słów nie trzeba w ogóle mówić, tylko można zagrać. Dobra, przyjmuję to. Potem na planie też mi się podoba różne rozwiązanie i jeszcze muszę używać głowy, dlatego że czasem obiekt wygląda inaczej, trzeba zaadoptować. A na montażu połowę tekstu wycinam. Bardzo to lubię w filmie. Na początku, jak robiłem te teatry, telewizji, to strasznie cierpiałem, że jestem takim matołem, że nie jestem w stanie po prostu zaplanować wszystkiego od początku do końca. Nie, to jest proces. To jest piękne. I teraz w ogóle tak... Ja bym chciał jak najmniej robić. Chciałbym wymyśleć, chciałbym tam koordynować, ale chciałbym zrzucić odpowiedzialność na aktorów, na ekipę i tak dalej. To jest taka idea, bo film to jest praca zbiorowa. Pytają, seriale robię dla pieniędzy, po to, żeby na przykład przez pół roku nic nie robić i móc się skupić na filmie, na tym mi zależy. Muszę sobie to rozdzielać. Tak samo robię teraz reklamę. O reklamę nikt mnie nie pyta, bo reklamy są anonimowe. W moim przypadku reżysera, prawda? Ale może to może proszę powiedzieć, które to będziemy filmie trzymać kciuki do reklamy. To jest trzymać kciuki. Chodzi o to tylko, żeby... Nie, te produkty będziemy kupować. Szukam tego, żeby mieć spokój i na przykład przez pół roku pracować, a przez pół roku wymyślać filmy. No i w ten sposób mogę sobie to jakoś podzielić, bo sytuacja nie jest taka, że z filmu na film wchodzę i mogę się z niego utrzymać. To jest niemożliwe.